Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i w mojej ocenie jednym z takich istotniejszych narzędzi dla Ciebie, czyli dla trenera, trenera przygotowania motorycznego, fizjoterapeuty, no to oczywiście nic innego, to jest jak praca w wielkim obszarze imieniem przyspieszenie, prędkość, zwinność, siła, ale ostatnio również mówiliśmy o takiej matrycy jak moc. To dalej przejdźmy w ten schemat i w ogóle idea jest taka, że w momencie, kiedy ja pracuję, kiedy Wy pracujecie, to kiedy w ogóle nawiązujemy współpracę z człowiekiem, to tak jakbyśmy chcieli doprowadzić do sytuacji, w której on Wam przede wszystkim też zaufa albo też chce i żebyście Wy również potrafili sobie zaufać ze wzajemnej współpracy, to musi mieć przekonanie, że go oczywiście rozumiesz i wiesz, co z nim zrobić. Udowodnię Ci w tym dzisiejszym materiale, w jaki sposób możesz poprowadzić swojego klienta w taki sposób i osiągać zamierzone rezultaty również przez siłę i oczywiście prędkość, czyli moc. A specyfika większości sportów, tego co uprawiamy, chodzimy, ranmagedony, dwubóje, cokolwiek innego, crossfity, jakieś różne zajęcia, to te wszystkie elementy będą wymagały od nas czegoś więcej niż tylko i wyłącznie brutalnej, chamskiej, można byłoby wręcz siły maksymalnej. Umiejętność, że mamy siłę maksymalną i teraz chcemy ją efektywnie eksplorować w okresach jakby czasowych, specyficznych danego sportu, to Ciebie będzie obligowało do wykorzystania ze znacznie bardziej wysublimowanych metod treningowych, czyli chcę Ci dzisiaj przedstawić coś, co jeszcze bardziej wpłynie na Twój potencjał i Twój rozwój. Dodajmy do tego fakt, że fundamentem wielu różnych dyscyplin jest przede wszystkim szybkie przemieszczanie się po arenie zmagań, po danym korcie, a nierzadko z uwzględnieniem nagłych, niespodziewanych zmian kierunku ruchu, w efekcie czego przede wszystkim będzie również działał Twój przeciwnik, którego musisz w jakikolwiek sposób pokonać, obalić, ominąć itd., itd. Więc związek, jak widzisz, między siłą a relacją prędkości wymaga od Ciebie takiego starannego rozważenia w kontekście długoterminowych Twoich planów treningowych. Zależność przede wszystkim ten jakby można zaznaczać, wyjaśniać, biorąc pod uwagę również coś takiego, jak się nazywa krzywą siły i krzywą prędkości. Chociaż ta krzywa siła jest ona efektem badań bardzo wielu innych autorów, McIntosh, Hollasz nawet już w 2012 roku parę innych rzeczy również potwierdzili. I tutaj ta sama krzywoliniowa relacja również dotyczy ruchów całego w ogóle ciała. Więc najważniejsze, żebyś opiewał o strukturę mocy. Jak widzisz, bardzo dużo badań będzie potwierdzało to, co dzisiaj chcę Ci przekazać w tym materiale. To, co o czym mówimy, moc można w dowolnym dosłownie momencie wyrazić jako w ogóle iloczyn i siły, i czegoś, co jest bardzo ważne w stosunku do siły, czyli prędkość. Jak szybko chcesz tą siłę wyrazić w czasie? Zmiana którejkolwiek zmiennej, czy to zarówno siły, czy to prędkości, zmienia charakter wytwarzanej mocy, ale kierunek krzywej, czyli siła-prędkość, jest idealny stały konstans. Więc aby przesunąć linię określającą moc bardziej w prawym kierunku, tak aby zawodnik generował większą moc, to trener musi poprawić zarówno zdolność do wytwarzania siły, czyli to, o czym Ci zawsze mówię, że musisz być silny, bo ciało silne to ciało niekontuzjowane, no i jak oczywiście zdolność do wytwarzania prędkości, czyli jak szybko Ty chcesz te dwa parametry połączyć ze sobą w czasie. Więc niektóre sporty również wymagają wyższych, maksymalnych zdolności do wytwarzania siły, jak na przykład dwubój, a inne będą przede wszystkim zależne od działań specyficznych dla prędkości. Dlatego niezależnie od charakteru sportu, czas w programie treningowym musi zostać poświęcony na zwiększenie maksymalnej siły Twojego klienta, proporcjonalnie oczywiście do komponentu szybkościowego. Nie oznacza to przede wszystkim tyle, że samo, może inaczej, nie oznacza to, że tyle samo czasu trzeba poświęcić na wypracowanie każdego komponentu, bo to będzie zależne od tego, jaki chcesz sport uprawiać, co chcesz osiągnąć w danym sporcie i tak dalej. Jednak bardzo ważne dla mnie jest to, żebyś mógł zarówno budować siłę, szybkość, prędkość wytwarzania tej siły, czyli też nic innego jak współczynnik RFD, czyli Rate of Force Development, o czym powiem też później. Niektórzy
zawodnicy, klienci będą potrzebowali oczywiście więcej jakby parametrów siły maksymalnej, czy też siły absolutnej, względnej, a inni będą potrzebowali większej prędkości. Ale jeżeli Twoim celem jest zwiększenie mocy, to koniecznie zwiększaj oba te czynniki, o których Ci powiedziałem, te oba komponenty. O tym, jak już dawno pisał na przykład Gamble w 2010 roku, bo połączenie dopiero tych dwóch ciekawych współczynników spowoduje, że Twój performance dopiero wybije się na jeszcze wyższy level. Więc można by zadać również pytanie, które najczęściej mnie pytają, nie wiem, klienci, kursanci w gabinecie, czy też na szkoleniach, jaka jest zależność między siłą a prędkością? I tutaj zdziwiecie, ale odpowiedź jest niesłychanie prosta. Tak jak widzieliście na ostatnim materiale, mamy przykład na przykład dwuboisty, tego co tam zostawiałem nawet w takiej instarelacji, to był dwuboista i piłkarz. I pytanie, który jest silny, ale czy silny znaczy szybki, a może ten szybki nie znaczy, że w ogóle jest silny. Dlatego też uwielbiam coś, co jest oparte przede wszystkim na nomenklaturze evidence-based medicine, evidence-based practice, czyli na badaniach. Ale trzeba zawsze przetestować, by wiedzieć, z czym połączyć niektóre rzeczy. Więc praktycznym w mojej ocenie zastosowaniem tych informacji jest to, że podstawowym treningiem i celem w ogóle treningowym Twojego klienta, jak i może również oczywiście Twoim, to będzie interesowanie się w swoim treningu poprawieniem mocy ruchu oraz zarządzanie odpowiednim zapleczem siłowym. Czyli tak, musisz być silny, no bo niestety, ale bez mąki ciężko będzie upiec jakikolwiek chleb. I dzięki temu, że zwiększysz oba te elementy, to moc powinna od razu wejść na zdecydowanie wyższy poziom. Więc jak widzisz, już troszkę wiesz na temat mocy i bardzo prostym twierdzeniem można się podzielić, że zwiększenie mocy wyjściowej w sporcie poprawia tempo rozwoju siły, czyli nic innego jak Rate of Force Development, czyli RFD. Co Ci przede wszystkim da większą zdolność do generowania impulsu, ale w krótkim oknie czasowym. I to przełoży się na zdecydowanie jeszcze większą siłę. Zobacz, na przykład prosty taki schemat. Ja i Ty będziemy wyciskali stówę na klatę. Jednak Ty tą sztangę wyciśniesz w sekundę, a powiedzmy ja będę tą sztangę pchał 3 sekundy. To znaczy, że siłę mamy bardzo podobną, jednak moc masz zdecydowanie większą, bo w krótszej jednostce czasu lepiej zarządzasz parametrem siłowym. To tak jakbyśmy mieli dwie gwieździste postaci, dajmy na przykład Anię i nie wiem, Basię o. Jedna i druga ma powiedzmy 120 w martwym ciągu, ale Ania podnosi ciężar jak Nimbus 2000 z Harry'ego Pottera, ta miotła lata. Więc jak przede wszystkim Basia będzie podnosiła, to może mieć problem. I to pokazuje, że Ania ma więcej mocy, mimo iż parametry siłowe są bardzo podobne. Dlatego wykorzystanie siły o charakterze bardziej eksplozywnym jest podstawą treningu w ogóle całego spektrum siłowego. A jak doskonale wiesz, siła o charakterze funkcjonalnym musi być wyrażana w praktyce. Nikogo również nie będzie to interesowało. Może nie interesowało, tylko że nie każdy będzie stawiał na to, że masz powiedzmy 200 kg w martwym ciągu. No i so what, jak nie wiesz, jak wykorzystać ten aspekt i go przełożyć na inne sporty. Wzorce ruchowe, prędkość, a co za tym idzie przede wszystkim szybkość nawet w bieganiu. Więc chcesz szybciej dobiegać do piłki, jak grasz na przykład z kumplami, chcesz szybciej odbijać, albo chcesz dochodzić do piłki w siatkówce, kiedy się rzucasz i wykonujesz jakąś czynność, tak? Którą chcesz powierzyć, to najważniejsza tutaj odpowiedź, jak i takie piękne zdanie, które dla Ciebie przygotowałem, to siła musi wpływać na to, by być szybszym, zwinniejszym, dalej skakać. No i przede wszystkim odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. Jak to zrobić? Rozwijać moc. Więc jak to przykładowo może w ogóle wyglądać w sporcie? Różnicą między siłą maksymalną, jaką możesz wygenerować, a siłą użytkową, czyli moc, to coś, co możesz wykorzystać w danym w ogóle czasie. To ten obszar między jedną a drugą, jakby może takimi jedną a drugą siłami, o tak, jednostkami, nazywamy tak zwanym deficytem siły eksplozywnej. Czyli to jest w skrócie ESD, Explosive Strength Deficit. Jeśli masz na przykład czas ograniczony na rozwój siły, czyli szybki kontakt z podłożem, czy też od razu wybicie się do piłki w piłce nożnej, to jesteś w stanie wygenerować więcej potrzebnej siły na przykład niż trójboista. Jednak jeśli nie masz ograniczeń czasowych, no to oczywiście trójboista z natury wygeneruje większy potencjał siłowy. O co w ogóle mi w tym wszystkim chodzi? Żeby jeszcze może prościej gdzieś tam to powiedzieć.
chcę, byś miał takie odpowiednie zaplecze siły, bo dzięki niemu możesz więcej po prostu kucy pod maską zmieścić. Będziesz miał więcej koni mechanicznych, czyli jakby tuningować swoje osiągi. Jednak jeśli nie zagrasz, nie zgrasz tego wszystkiego w odpowiednim tempie, nie połączysz siły z prędkością, to będziesz niestety niczym Mustang, który ma piękny 5-litrowy silnik V8, ma 450 kucy pod maską, niektórzy jeszcze, tak jak mój znajomy, stuningował na 700, no ale przegrywa z 300-konnym Porsche, ponieważ i jest lepiej wyważony, i Porsche potrafi zdecydowanie lepiej zarządzać przyspieszeniem i tą moc wyrażać. Więc tutaj pytanie najważniejsze, jakie można byłoby zadać wręcz, co musisz zrobić, no bo żeby zwiększyć przede wszystkim ten zaplecze siłowe. I tutaj czeka Cię niebywale ciekawa odpowiedź, bo dam Ci gotową wskazówkę. Celem w ogóle każdej jednostki treningowej, Twojego, mojego treningu, moich klientów, jest Twój rozwój i postęp, a więc w uproszczeniu mówiąc, zaczynamy od szybkiego generowania dużych sił, przechodząc do bardziej wyrażania ich we właściwym czasie i właściwych kierunkach. Relacja takich impulsów i czasu jest głównym takim lokatorem, można było powiedzieć, przenośnikiem kontroli motorycznej w odniesieniu do umiejętności ruchowych. Więc zależność ta ma niebotycznie wielki wpływ na typ i metodę treningu, które na przykład trener czy Ty też będziesz łączył pod względem rozwijania cechy siły, prędkości u swoich zawodników. Więc no jak widzisz, siła ma wpływ na moc, ale musisz mieć odpowiednie zaplecze prędkości. Jedne i drugie parametry starają się jakby kształcić, żeby tylko i nie wyłącznie poprzestać na budowaniu siły. Możesz to użyć w charakterze blokowym. Tutaj przez 2-3 miesiące budujesz siłę, a później na przykład przechodzisz w plyometrię, która będzie pięknym pomostem po to, żebyś mógł później tą siłę wygenerować w jak najkrótszej jednostce czasu. I co najważniejsze, jeżeli w Twojej ocenie uważasz, że takie materiały, które dla Ciebie tworzę, są dla Ciebie warto, proszę zostaw komentarz, udostępnij nawet screen, że rozdaję też bezpłatną wiedzę, dzięki której więcej osób dowie się, jak można w ciekawy sposób poprawić i funkcjonowanie Twojego ciała i wyjść na zdecydowanie wyższy poziom sportowy, jak i również, mam nadzieję, trenerski. Chciałbym widzieć również Twoje osiągane cele, więc jeżeli wyciągnąłeś z tego materiału coś, co zmieni na przykład Twój trening, to podziel się tym, oznaczając mnie na przykład w Insta relacji, czyli Majnowski Kamil lub Movement Solution, tu zresztą wszystko masz na dole. No i zobaczcie, również dzięki temu nagraniu się zmieniam i osiągam kolejno zamierzone i zaplanowane cele strategiczne i mam taką ogromną nadzieję, że Wy również możecie się zmieniać, a oczywiście wartość imieniem rozwój jest najbliższa mojemu sercu, dlatego uwielbiam się dzielić rozwojem, jak i również wiedzą z Wami. Więc zadaj sobie na dzisiaj takie pytanie po tym materiale, co daje Ci moc i czy ten program projektowania planów treningowych może wpłynąć również na Twoje lub Twoich klientów osiągnięcia. A uwierz mi, to tak Ci po cichutku powiem, że tak i warto zarządzać tym współczynnikiem. Nawet tak mikrofon podniosę, że warto naprawdę zarządzać tym współczynnikiem. Więc proszę, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, bo jestem mega ciekaw, w jaki sposób to Wam pomaga. I powiedziawszy to, pozostaje mi nic, tylko bardzo mocno się pochylić i podziękować i zaprosić Cię do kolejnych materiałów, polecić się Wam na przyszłość po to, żebyśmy razem tworzyli bardziej świadome społeczeństwo i tworzyli bardziej świadomego człowieka poprzez programowanie i tworzenie fachowych narzędzi zmiany zarówno treningowej, osobistej, zawodowej jako trener przygotowania motorycznego. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam, no i do następnego razu ściskam tradycyjnie Sherlock, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to just let me know. Trzymajcie się, ściskam ponownie Sherlock. No i udanego dzionku i smacznej kawusi. Trzymajcie się.